Raz. Przyjaciele, chciałabym wam powiedzieć o tym, że osobiście poznałam Jezusa Chrystusa. I wiecie co? I On mi przebaczył. Jezus Chrystus mi przebaczył. Byłem grzesznikiem. Zasługiwałam na śmierć. To ja powinnam była wisieć na tym krzyżu. To ty powinieneś był wisieć na tym krzyżu. Ale Jezus mi przebaczył. Jezus umarł tam za ciebie. Jeżeli w to uwierzysz, możesz być zbawiony. Jeżeli przyjmiesz do swojego serca informację, że On wstał z martwych i że umarł tam za ciebie i że ci przebaczył, możesz doświadczyć zbawienia. Przyjaciele, na tym świecie panują zasady oko za oko, ząb za ząb. Ale wiecie co? Odkąd poznałam Jezusa, mnie już nie dotyczy ta zasada. Kiedyś na jednej z takich ewangelizacji mężczyzna uderzył mnie z główki w twarz. Złamał mi nos i zęba. I wiecie, co ja zrobiłam? Przebaczyłam mu. Dlatego, że Jezus mi przebaczył. Moje grzechy były dokładnie tak samo ciężkie jak jego. Jezus mi przebaczył, więc ja przebaczyłam jemu. Nie złożyłam sprawy do sądu. Przyjaciele, Duch Święty uczy mnie tego, żeby przebaczać natychmiast każdemu, bo On mi przebaczył. On chce przebaczyć tobie. On umarł za ciebie na krzyżu. On wstał z martwych. To nie jest jakaś historyjka. To jest prawda. To jest jedyna rzeczywistość. Jeżeli w to uwierzysz, możesz być zbawiony. Ojcze, ja przeklinam wszelką obojętność na tym miejscu. Ludzie, ja mówię o najważniejszej rzeczy w waszym życiu. Nie chcę was straszyć, ale jeżeli nie narodzicie się na nowo, to to, że Jezus wam przebaczył, pójdzie na marne i traficie do piekła. Nikt tego nie chce, ale tylko ty jesteś decydentem do twojego życia. Tylko ty możesz zdecydować o tym, że olejesz to, co mówię. I tylko ty możesz zdecydować o tym, że oddasz swoje życie Jezusowi. To jest twoja decyzja, ale to jest bardzo proste. Ewangelia jest tak prosta, że wydaje się głupia dla tych, którzy giną. Jeżeli uważasz, że to, co mówię, jest głupie, to najprostsza informacja o tym, że giniesz. Ale nie musisz, bo Jezus ci przebaczył. Jezus ci przebaczył. Uwierz w to. Przyjmij tą informację do swojego serca. Uznaj, że ty się myliłeś, a Bóg ma rację. Ty się myliłeś, a Bóg ma rację. Jeżeli to uznasz, możesz narodzić się na nowo. To jest dla ciebie dostępne na wyciągnięcie ręki. Ale to ty musisz wyciągnąć tę rękę. To ty musisz zawołać do Jezusa. Zawołaj do Niego sam, ze szczerego serca. Nie potrzebujesz żadnych formułek. Swoimi słowami. Jezus, nie znam cię. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ale chcę cię poznać. Gadali mi o tobie w kościele, ale jaki ty jesteś naprawdę? Jeżeli chcecie, przyjaciele, możecie osobiście doświadczyć tego, że Jezus wam przebaczył. Możecie doświadczyć tego osobiście i tego wam życzę, dlatego że nie ma nic piękniejszego na świecie. Żyję na tym świecie już prawie 24 lata. I nie spotkało mnie i wiem, że nigdy mnie nie spotka nic piękniejszego niż to, że Jezus przebaczył mi moje grzechy, że narodziłam się na nowo, że żyję z Bogiem, że Duch Święty zamieszkał we mnie. Nigdy nic piękniejszego mnie nie spotka. Mam 100% pewności. Przyjaciele, nie marnujcie tego. Nie marnujcie tych słów, które tu dzisiaj słyszycie, ale sięgnijcie po to swoją wiarą, bo jest w tobie ziarno wiary. Możesz po to sięgnąć. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ale tylko ty możesz to zrobić. Dobrego wieczoru, przyjaciele.